Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę wam informację tematowego przedmiotu. Balon. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym jeszcze raz wspomnieć, że jeśli chcielibyście mnie wesprzeć wydając fałdolce, to byłbym bardzo wdzięczny, jeśli w zakładce wesprzyj twórcę sklepu Fortnite użylibyście mojej nazwy w grze. Ernest. Dzięki. Wiadomości Fortnite właśnie zostały zaktualizowane o coś nowego. Tym razem na królewskie pole bitwy zostaną dodane balony. Z ich opisu w wiadomościach możemy wyczytać: nadmuchaj balony i zapomnij o grawitacji. Dodaj więcej balonów, by wznieść się jeszcze wyżej. To nam zdradza, że dzięki temu nowemu przedmiotowi będziemy mogli się wznieść nad ziemię, a trzymając naraz coraz więcej balonów, będziemy się wznosić jeszcze wyżej. Przypuszczam, jeśli zostanie usunięta opcja ponownego otwarcia lotni, będziemy mogli bezpiecznie przemieszczać się z góry na dół. A jeśli nie zostanie usunięta możliwość ponownego otwarcia lotni, to dzięki nim będziemy mogli się wznieść w miarę szybko w górę, aby potem otworzyć lotnię. Jeśli wydaje wam się, że już coś słyszeliście o balonach w Fortnite, to nic dziwnego, ponieważ wzmianki o nich, ikona, a nawet animacje siedzą w plikach gry już od połowy września. Z opisu sprzed paru miesięcy dowiedzieliśmy się, że na pewno będą niwelować obrażenia od upadku, ale to na razie nie ma sensu, patrząc na to, że po prostu możemy otworzyć lotnię. Do tego, po jednej z wrześniowych aktualizacji pojawił się także zestaw animacji dla tego przedmiotu, który już wtedy pokazał nam na swoim Twitterze Hypex. Zobaczcie sami. Wygląda na to, że balony zajmowały w miejsce ekwipunku jak zwykła broń, a do tego będą się stakowały. I tym więcej ich uzbierzemy, tym wyżej wzlecimy. Przypuszczam, że będzie jakiś limit do ilości balonów, na przykład 3 balony na gracza, patrząc na to, że w wiadomościach są przedstawione 3 balony o różnych kolorach. Z tego samego wycieku od Hypexa dowiedzieliśmy się także, że będzie je można znaleźć w formie paczuszki, w której zapakowany jest balonik. Coś mi się wydaje, że ponowne otwieranie lotni w nadchodzącej aktualizacji zostanie wyłączone, ale to nie jest nic potwierdzonego. Sama aktualizacja prawdopodobnie pojawi się we wtorek, ale ja bym obstawił na to drugie, ponieważ tego dnia wypada Halloween. I tego właśnie dnia Epic mogłoby nas zaskoczyć nowym sklepem, z na przykład Gold Dopperem. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym!